CGM.pl. Hunter, Jelonek i w zasadzie to można by zrobić z tobą taki podwójny wywiad, nie? No, jeśli tak uważasz. Słuchaj, wy za chwileczkę będziecie, wy, mówię o Hunterze, za chwileczkę będziecie mieli 25-lecie. Szykujecie jakieś petardy na tą okazję? No, szykuje się duża trasa na jesień, 25 koncertów z dużą oprawą świetlną i w ogóle jakimś takim ogromnym show rockowym. Ale 5 będzie innych. Tak, 5 koncertów akustycznych. Będzie też jeden fajny taki, który na razie nie zdradzamy, to będzie niespodzianka w fajnym miejscu. No a oprócz tego oczywiście niektóre utwory w związku z tym 25-leciem odkopujemy, jakieś starsze utwory, żeby sobie je tam odświeżyć, może w innych aranżacjach takich świeższych. Setlista będzie długa i taka typu the best of? No, jak zwykle Paweł rozpisze taką listę, że już pod koniec koncertu będziemy wszyscy emerytami. No, ale myślę, że będzie okej. Okay. Słuchaj, a ty to może wielkiego problemu nie masz do szykowania się do koncertów akustycznych, tak? To trochę inaczej się tam pewnie wepniesz i nagłośnisz. A chłopaki to jakoś przeżywają? Szykują się do tego specjalnie? No tak, od strony gitarowej jest to chyba jakby największe wyzwanie, dlatego że no jednak riff elektrycznej gitary tutaj rządzi. Po prostu dwa pudła. Niektóre utwory, powiem Ci, że nawet fajnie brzmią akustycznie, ta wersja akustyczna, naprawdę ciekawie, bo przez to, że używamy instrumentów akustycznych, robi się trochę miejsca też na inne dźwięki, które wcześniej nie do końca się wydobywają. I na scenie się zrobi więcej miejsca, bo jak siedzicie na tych stołkach, bo to jest taka maniera, wiesz, jak oni, te pudła wielkie, akustyczne, Darku jak siądzie, ja sobie tak trochę, no dobra, będę musiał to zobaczyć, bo sobie nie wyobrażę. No tak, no, miejmy nadzieję, że nie siądzie atmosfera, ale my siądziemy na taboretach. A słuchaj, kto robi stroje dla Behemota? A tu mnie masz, nie wiem. Ale to nie będzie ten sam typ, który ma was jakoś tam ładnie, pięknie przygotować? Właśnie mamy tam, to co zrozumiałem, będzie takie podejście do strojów. Natomiast wszystko się okaże w sobotę na koncercie, gdy się spotkamy i dowiemy się, jakie to pomysły i tak dalej. A, to jeszcze nie będzie można w Stodole w sobotę zobaczyć, jak to wygląda? Nie, jeszcze w Stodole chyba nie będzie strojów, nie. No kurde, ale jestem ciekaw, jak to pójdzie. Co w stronę na przykład Hellwooda, że tam, nie wiem, jakieś tam tutaj żaboty, może coś? No to już przecież było. Znaczy żabotów nie było, ale były takie stroje stylizowane na wiek XIX, te cylindry, prawda, i tak dalej. No i może część z tych garderoby się pojawi w Stodole. Jakieś pończochy jeszcze, wiesz, no bo to w XVII wieku nosi. To jest bardziej barok i tam właśnie renesans, to co mówisz o pończochy. Chyba masz rację, to się zbłaźniłem. Nie, nie szkodzi, ja ci to wybaczam. Dobra, 20 koncertów z prądem, 5 bez prądu, jeden będzie specjalny, ale strasznie żałuję, że nie możemy o tym powiedzieć. No niespodzianka. No niespodzianka, a oprawa graficzna poza strojami, to znaczy to jakieś światła będziecie wozić ze sobą specjalne? Tak, to będzie włożony specjalny set i nagłośnienie, i światła, oświetlenie, i różne inne efekty świetlno-wzrokowe, które będą towarzyszyć tej muzyce. Także szykujemy dość dużą produkcję koncertową, zobaczymy jak to wyjdzie. A to nigdy nie ma takiego ryzyka, że wiesz, jak jest za dużo tych fajerwerków, tych światełek, błyskotek, to że ludzie jakoś bardziej zwracają uwagę na to, co się dzieje na scenie, a nie to, co słyszą? Na to, co słyszą? Rock and roll. Przecież o to chodzi. Im więcej błyskotek, tym lepiej. Masz Rammsteina i co? Ale to widziałeś jakiś koncert Rammsteina teraz, jak byli u nas? No widziałem. Przecież to takie wszystko wyreżyserowane, wiesz, od kreski do kreski, stań na krzyżyku w 7 minucie, bo jak staniesz nie gdzie indziej, to spłoniesz. Znając nas, nie ma szans na dokładną reżyserię, więc na pewno będzie dużo improwizacji i nawet jeżeli ktoś będzie nam rysował kreski na podłodze, gdzie mamy stanąć, to i tak znając życie, to wszystko się w połowie koncertu porozchodzi i wiesz, wątpię, żeby nam wyszło jakieś coś mocno wyreżyserowane. Dużo będzie improwizacji. Chyba, że ktoś się wiesz łańcuchem jak psa do budy, nie? Żebyś tam dalej nie wybiegł. No chyba, że tak. To i tak byś zerwał. No, znaczy, no tak, no tam może łańcuch nie, ale tą budę by się pociągnęło. Dobra, sobota. Kto jeszcze będzie na deskach Stodoły w sobotę? Przepraszam cię, chyba cię skopałem. Nie mogę. Ilona. Kto jeszcze będzie grał w Stodole? Ja wiem, powiem ci, Indukti. Aha. W Stodole jeszcze będą grały dwa zespoły, Indukti i Katakila. Dobra, chciałem się zapytać, czy wy ich jakoś sami dobieraliście, to widzę, że to nie do końca, skoro nie pamiętasz.
ale na przykład możesz powiedzieć, że jesteś wielkim fanem na przykład Katakili albo Indukcji, że Katakila fajną płytę wydała na jesieni. No, bardzo fajną płytę wydali, Katakila bardzo fajną płytę wydała na jesieni. Indukcji też bardzo fajnie grają. Przyjdą fanki na Jelonka popatrzeć w Hunterze? Nie wiem. No, przyjdą fani i fanki na Huntera, na pewno. Część w sumie jest ta publiczność takim łącznikiem, mianownikiem i jelonkowym, i hunterowym. Także myślę, że jak już tam się to wszystko wymiesza. A pamiętasz taką formację Ank? Pamiętam, teraz w czwartek przed świętami miałem z nimi koncert w Skarżysku. I jak? Fajnie, no trochę inaczej, wiesz, inne podejście, już nie jest to metal, ale z łaską wokół, fajnie było zagrać. A na przykład stare koncerty, nie wiem, New Model Army, oni też tam na paru płytach dosyć ostro używali skrzypiec. Ty widziałeś to kiedyś na żywo? To oni chyba byli w Jarocinie. W 93 roku. Kiedy... A wcześniej nie? Nie, chyba nie. Nie, w 93 roku wtedy tam z Ankiem właśnie udało nam się zaistnieć i tego samego roku właśnie gwiazdą był New Model Army. A zresztą no, bardzo dużo kapel wykorzystywało skrzypce i wcześniej rockowych, hard rockowych. W metalu trochę później się pojawiła taka tendencja do wykorzystywania orkiestr symfonicznych głównie, prawda? Natomiast skrzypce, no to apokaliptyka już jakby, znaczy skrzypce wiolonczela, prawda? Wiolonczele, apokaliptyka jakby... No ale to wy byliście pierwsi jednak chyba. Jeśli chodzi o Ang? Jeśli chodzi o Ang. Wiesz co, moja wiedza aż tak nie sięga. Wiem, że my zaczęliśmy w 93 roku, wydaliśmy płytę, a Apokaliptyka chyba powstała w 95 albo 6 jakoś tak. Tak mi się wydaje. No, jeśli tak, to byliśmy pierwsi. Natomiast... Tak mi się wydaje, no nie wiem, zaraz ktoś nas poprawi tutaj w komentarzach na dole. Tak, wydaje mi się, że możliwe, że na całym świecie było tyle kapel, że... No w Polsce może byliśmy pierwsi, chociaż też były przecież kapele takie, chyba bardziej progresywne rock grała ze skrzypcami, prawda? Natomiast takie hard rockowa to tam chyba byliśmy, ale nie jestem pewien, nie chcę się o to kłócić ani kłócić. Ani kłócić, no dobra. To co, widzimy się w Stodole z Katakilą, z kim jeszcze? Indukcji. Z Indukcji, no właśnie, już mi się mylą. I z Hunterem. I co, i rzucamy misiami, tak, na scenę. No, słuchaj, nie ma problemu, mi się bardzo fajnie, oczywiście, jak najbardziej... Staniki. Lepiej, takimi miękkimi rzeczami, bo my już tacy jesteśmy tak 25 lat, więc twardsze rzeczy nie przyjmiemy tak łatwo na swoje zmęczone ciała, ale myślę, że damy radę. Super, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. Dzięki.